Ja nie poważam żadnych jakichś tam chamskich zachowań. Jeżeli ktoś myśli, że będzie przez to bogatszy, to chyba nie ma racji. Większość ludzi bardziej szanuje tych zdyscyplinowanych uczestników wydarzeń niż tych, co są wulgarni. Weźmy Kliczko, nigdy nikogo nie obraził, nic nie zrobił. Szacunek ma na całym świecie. Łomaczenko, mega zawodnik, nigdy nikogo nie obraził. A jakby kogoś obraził, to by tata od razu mu dał w łeb i więcej by tego nie zrobił. Ja jestem właśnie zwolennikiem tego. Szanujmy się nawzajem. To jest część naszego życia, przygoda fajna i róbmy to na wesoło, bez obrażania się.